No to idziemy szybko do następnego zadania. Na laboratorium miałeś do czynienia z pewną reakcją, której czas połowicznego rozpadu jest stały i wynosi 17 minut. Oblicz po jakim czasie 90% substancji przereaguje. Tak jak zawsze w chemii. Jeżeli zachodzi jakaś reakcja, to musimy ją napisać. Tutaj, co prawda, z treści zadania nie wiemy, jak wygląda dokładnie ta reakcja, dlatego napiszmy sobie taki wzór ogólny, że mamy, że mamy jakąś substancję A. I ona przereagowuje tworząc substancję P, czyli produkt. No a w kolejnym kroku, tak jak zawsze w tego typu zadaniach, musimy napisać e, no, te dwa wzory na szybkość reakcji. Zanim to jednak zrobimy, to w tym drugim wzorze, czyli na to równanie kinetyczne, jak wiesz, tam w potędze jest rząd reakcji. A czy my z treści zadania wiemy z jakim rzędem reakcji mamy do czynienia? Wprost nie jest to napisane. Ale jest tutaj napisana taka informacja, że czas połowicznego rozpadu jest stały. Czas połowicznego rozpadu jest stały. Powiedz mi, w jakich reakcjach? Czy w reakcjach pierwszego, drugiego, czy zerowego rzędu czas połowicznego rozpadu jest stały? Czy jeszcze to pamiętasz z niezbędnika? No to może przypomnijmy sobie. W reakcjach zerowego rzędu czas połowicznego rozpadu wygląda w taki sposób, można go opisać za pomocą właśnie takiego wzoru, i jak widzisz, ten czas połowicznego rozpadu jest zależny od stężenia, także na pewno nie jest to wielkość stała. Po prostu, jeżeli stężenie będzie nam się zmieniało, no to czas połowicznego rozpadu również będzie się zmieniał, także na pewno nie jest to reakcja zerowego rzędu. A spójrzmy na reakcję pierwszego rzędu. Tak jak widzisz, wzór na reakcję pierwszego rzędu na czas połowicznego rozpadu przedstawia się w taki sposób. I tutaj już stężenia nie mamy. Tutaj to, to jest wielkość stała. I te wielkości też są stałe, zależne od reakcji, które się nie zmieniają. Także jak widzisz, w przypadku reakcji pierwszego rzędu, niezależnie od tego, jakie stężenie będziemy mieli, czas połowicznego rozpadu zawsze będzie dokładnie taki sam. Także na pewno w naszym przykładzie z zadania mamy do czynienia z reakcją pierwszego rzędu. A jeszcze tak dla pewności spójrzmy na reakcję drugiego rzędu. Reakcja drugiego rzędu... Czas powietrznego rozpadu też jest zależny od stężenia, także nie jest to wielkość stała. No to dobra, teraz już mamy pewność, że mamy do czynienia z reakcją pierwszego rzędu. Wróćmy do zadania. OK, no to teraz już wiemy yy, w jaki sposób należy napisać te równania. To pierwsze równanie, no to sprawa no, bardzo prosta, tak? Piszemy to równanie dla substratu. A jeżeli dla substratu, no to tutaj musi być minus w tym naszym wzorze ogólnym. Przed A stoi 1, więc tutaj też musi być 1. No i teraz przechodzimy do tego równania kinetycznego. I jak widzisz, właśnie w tym równaniu kinetycznym, tutaj w tym miejscu, mamy rząd reakcji, no ale już ustaliliśmy, że mamy do czynienia z reakcją pierwszego rzędu, także tutaj no, musi być 1 po prostu. A dalej, to już wiadomo, w miejsce tego V wstawiamy to, dzięki czemu otrzymaliśmy takie równanie. Dalej, rozdzielamy zmienne, to znaczy zmienne A. Wrzucamy na jedną stronę równania, natomiast całą resztę na drugą stronę. I w kolejnym kroku, co robimy? Całkujemy, tak jak zawsze. I teraz jest ważny moment, żebyś się nie pomylił. E, mamy obliczyć czas, po jakim 90% substancji przereaguje. 90% substancji przereaguje. A tutaj w całce wstawiamy stężenia. Tutaj dajemy stężenie początkowe, natomiast tutaj dajemy stężenie końcowe. Jeżeli 90% substancji przereaguje, to znaczy, że 10%, czyli 0,1 substancji początkowej musi jeszcze zostać. I właśnie chcemy obliczyć czas, po którym właśnie zostanie nam 10% stężenia początkowego. Dlatego właśnie tak wstawiłem tutaj te granice całkowania. Jeżeli chodzi o tą całkę, no to jest ona równa logarytmowi naturalnemu. Skąd to wiem? No bo a to jest nasza zmienna, czyli taki nasz x, czyli całkujemy dx przez x. Robiliśmy już parę razy to całkowanie, także wiesz, że coś takiego, całka z czegoś takiego jest równa logarytmowi naturalnemu, a po wstawieniu granic całkowania otrzymujemy coś takiego, nie? Natomiast tutaj to jest równe temu. Te stężenia, tak jak widzisz, nam się tutaj skracają. Zostaje 0,1, czyli 1 dziesiąta. I z tego już możemy obliczyć czas. No właśnie, ale czy możemy rzeczywiście obliczyć czas? No bo zobacz, przekształciłem to równanie. K wrzuciłem do mianownika, czyli stałą reakcji. Tyle tylko, że my z treści zadania tej stałej niestety nie znamy. Musimy, ją jak, musimy w jakiś sposób tą wielkość obliczyć. Czy z treści zadania jeszcze coś wiemy, czego nie wykorzystaliśmy? Ano, znamy czas połowicznego rozpadu. I tej wielkości jeszcze w tym zadaniu nie wykorzystaliśmy. Także może napiszmy jeszcze raz dokładnie to samo. Tyle tylko, że tutaj wykorzystajmy właśnie informacje odnośnie czasu połowicznego rozpadu. Wykorzystujemy tutaj to równanie, które już wyprowadziliśmy. I w czasie połowicznego rozpadu wiadomo, że po danym czasie po czasie połowicznego rozpadu Musi pozostać połowa substancji początkowej. Także granice całkowania teraz nam się zmieniły. Tą wielkość znamy z treści zadania, i być może dzięki temu z tego równania uda nam się obliczyć k. Całka z tego, no już, już mówiliśmy, tak, że jest to równe logarytmowi naturalnemu, a po wstawieniu granic całkowania mamy coś takiego. Stężenia znowu nam się tutaj skracają, i z tego rzeczywiście da się już obliczyć stałą. Podzieliłem układ obustronnie przez czas połowicznego rozpadu. Nie? I teraz tak, 17 minut to inaczej 10, to inaczej 1020 sekund, o tak. I po obliczeniu tego otrzymałem, że stała szybkość reakcji jest równa tyle. A, no tutaj jeszcze zabrakło jednostki. No ale wiemy, że to jest reakcja pierwszego rzędu, także jaka powinna tutaj być jednostka? No, sprawdźmy, przypomnijmy sobie. W reakcji pierwszego rzędu w reakcji pierwszego rzędu mamy 1 przez sekundę. Także tutaj powinien być 1 przez sekundę jeszcze no i teraz jak już znamy stałą szybkości reakcji, no to wstawmy ją tutaj w to miejsce i dokończmy obliczenie tego czasu, po którym 90% substancji początkowej, czyli substratu, przereaguje. Tak zrobiłem, w miejsce tego k wstawiłem tą wielkość i otrzymałem, że po takim czasie 90% substancji nam przereaguje i że tak powiem ten, ten wynik jest dosyć logiczny. Dlaczego tak mówię? No bo zobacz, po czasie połowicznego rozpadu, gdy zostaje nam połowa substancji początkowej, no to ten czas jest równy 1020 sekund, prawda? Natomiast gdy przereaguje nam 90% substancji, czyli ta reakcja musi trwać troszeczkę dłużej, prawda? I widzimy, że po tym czasie rzeczywiście ten czas jest dłuższy niż czas połowicznego rozpadu, więc choćby pod tym względem, pod tym względem możemy powiedzieć, że ten wynik jest w pewnym sensie logiczny.